Tak spartolonej roboty to dawno nie widziałem. Czołem, widzowie. Dziś jesteśmy w Warszawie na Starym Mieście, zaraz przy Zamku Królewskim. Lokal nazywa się Gofry Belgijskie, taka nazwa, ale były tam też zapiekanki. Byłem tam w okolicy, bo nagrywałem bułki z pieczarkami. Jedna przy Dunaju jest już wrzucona, a druga wleci za jakiś czas. Znalazłem lokal w dobrej lokalizacji turystycznej, bo w zasadzie całe Stare Miasto jest dobrą lokalizacją, ale zapiekanka to porażka. Przychodzę, zamawiam, płacę i pan stawia moją zapiekankę za 12 zł do piekarnika. Mija 3 minuty, patrzę przez okienko, pan sprawdza, czy zrobiona, trzyma dalej. Finalnie skończyło się na 7 minutach w piecu i ja mówię, coś za długo. Może nie miała mocy, nie miał mocy ten piecyk, ale okazało się, że tak przeciągnął ją, że nie dało się tego jeść. Jak często śmieszkujecie z mojego powiedzenia, że coś rani podniebienie, tak tutaj to stało się faktem. Zjadłem kilka gryzów, bo to twarde na kamień i w ogóle nie dało się tego jeść, zero przyjemności z jedzenia, same składniki ok, oprócz bułki. Pieczarki nie były przeleżałe, a ser był wyczuwalny i aż miałem ochotę ściągnąć chociaż wierzchnią warstwę i zjeść sam farsz, ale nie miałem widelca ani nic, żeby tutaj sobie tak w ten sposób poradzić, żeby ściągnąć widelca, no albo czymś, nie wiem, no tą wierzchnią warstwę i zjadłem dosłownie 3 gryzy i sobie odpuściłem. Najgorsza zapiekanka, jaką jadłem w tym roku, a kilka już miałem okazję, chociaż gdyby była delikatna, to same składniki były w porządku. Dam im jeszcze jedną szansę, jak będę w okolicy, ale dzisiejsza ocena to taka, że nie da się tego jeść 1,5/10. Aktualnie z Warszawy będzie jeszcze bułka z pieczarkami i zapiekanka z Dworca Wschodniego w Warszawie. Wrzucam filmy z Rzeszowa, mam jeszcze kilka, zatem w najbliższych dniach możecie spodziewać się filmików z Podkarpacia i Biłgoraju. Dzisiejsza zapiekanka porażka totalnie, a chłop miał tylko jedno proste zadanie, bo nie był to produkt, że robią go tam na miejscu od podstaw, tylko czekało gotowe to do odgrzania w piecyku. Pozdro.